Nawet sarenki tu biegają. Nie tylko te na rowerze. Ja się bałam, że ona mnie zaatakuje. Tak, bo ona nie ma co robić. Ona się bardziej ciebie boi niż ty jej. Witajcie w kolejnym vlogu. Minął już tydzień od ślężeńskiego mnicha. Za tydzień złota wstęga Kaczawy. Pogoda dzisiaj wyborna. Szkoda, że taka nie mogła być tydzień temu. No i co ciekawe, za tydzień na Złotoryję, Złotą Wstęgę Kaczawy jest zapowiadany ulewny deszcz. Powiedziałbym jako urodzony optymista, że przejdzie bokiem, ale przed mnichem mówiłem podobnie i coś poszło nie tak. Jak zdążyliście pewnie zauważyć na poprzednim filmie, Gosia ma nowy nabytek. Przesiadła się z Cuba na Fuji. Więc trzeba troszkę odświeżyć poszczególne podzespoły. Stąd dzisiaj troszkę technicznych nowości. Cześć Gosiu. Cześć wszystkim. Pokaż, co tam ciekawego dzisiaj do ciebie przyszło. Co tam do mnie przyszło? Czy nie do końca znam się na tych wszystkich rzeczach, ale tak, znam się na kolorach, więc zamówiłam sobie owikę. Nie do końca jestem pewna, czy będzie pasować, ale w sumie ten napis Fuji jest taki trochę szarawo-srebrny, no mocno naciągane, więc zamówiłam taką owijkę do kierownicy, tak? Tak, owijka do kierownicy, mocno świecąca, tęczowa. Więc... Podoba mi się, bo się świeci. Tak, i, czyli generalnie ja już nie będę chyba jeździł na tym rowerze. No, tak specjalnie, żeby już Łukasz się nie tam. Okej, okay, kolejnym gadżet, znaczy to nie gadżet w sumie, ale kolejną rzeczą, którą zamówiliśmy, są opony z jasną wstawką, które na pewno trochę ożywią rower. Jest taki czarny, ciemny, więc myślę, że będzie to fajnie wyglądać. No nie wiem jak z tą owijką, ale finalnie mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, no. Dobra, tu jedna, tu druga i co? Trzecia, chyba to co najbardziej lubię, ciuchy. Koszulka z, jak się ta firma nazywa? Ex-Bionic. O właśnie, tak z tej firmy. Fajny materiał, taki inny niż wszystkie. Pisze, że jest bardzo lekka, bardzo jest polecana zresztą firma przez innych. No i oczywiście kolor, jak na dziewczynę przystało. Idealnie spasuje się idealnie tak. Ze świecącą owijką. Jest bardzo ciekawy materiał. Fajny, taki inny niż... Nie jest to taka typowa koszulka. Więc zobaczymy. Bardzo ma być oddychająca, lekka. Wyhaczyliśmy i damską, i męską. W dobrej cenie. Tak, tu moja czarna. Taki sam w zasadzie materiał, albo bardzo podobny. To ciekawe, ciekawe jak to się sprawdzi. Nie miałem jeszcze nic z tej firmy, ale mam znajomych, którzy sobie bardzo chwalą. Zobaczymy. No i jeszcze czekamy na okulary, bo sobie zamówiłam okleje. Inny model. Zapomniałam jak się nazywa. Holbrook. Holbrook właśnie. No, także jeszcze okulary przyjdą, ale to chyba już w kolejnym filmie. Tutaj jeszcze siedzą Schwalbe Proany, z których byłem bardzo zadowolony. Jeden sezon na nich zrobiłem, więc już troszkę się zrobiły kwadratowe. Stąd najwyższa pora je wymienić. Owika też Supakas, podobnie jak ta nowa, tylko też już troszkę zmęczona. No i tak jak rozmawialiśmy, rower czarny mat, więc jasny bok opony myślę, że wprowadzi trochę życia do tego roweru. Jesteśmy już na ryneczku Złotoryi. Tutaj będzie za tydzień cały start, biuro zawodów i tak dalej. Fajny klimat, tylko finisz, jak widać po kostce, będzie pod górkę, więc ciekawie. Jedziemy objechać trasę, żeby nic nas za tydzień nie zaskoczyło. Wiem jak się przyjedziemy. O! Powiem wam szczerze, że trasa jest mistrzowska. Póki co asfalty ładne, równe, ale krajobraz, las, drzewa, mega.
Powiem wam, że pierwszy konkretny podjazd. 3 km o średnim nachyleniu 9%. Więc na starcie pójdzie pierwsza selekcja, a tu to już w ogóle będzie rozpad. Gosia ładnie ciśnie. No niestety nie wiem jak to jest. W piku na razie najwięcej miałem 10%, ale podejrzewam, że gdzieś będzie więcej. O, wypłaszczyło się. A nie, jednak nie. Jeszcze pół kilometra podjazdu pierwszego. W sumie drugiego. Ale daję po dupie. Przed nami podjazd 9%. Garmin pokazuje nawet 10. Więc będzie wesoło. No i tu zaczyna się zabawa. Pokazuje mi do końca 13%. Ale Garmin na pewno przekłamuje, więc zdyszka będzie. Jak się okazało, jednak było 12% nachylenia w piku, więc nieźle, nieźle. Gosia, jak wrażenia? Nawet dla mojej niskiej wagi jest to jakiś hardcore. Na wyścigu to nie wiem, teraz już chciałam walczyć o podium, teraz to już myślę sobie, że... O przesłanie! No, żeby ukończyć, to się okej, ukończy. Nie no, trasa jest naprawdę wymagająca. Jeszcze przed nami ostatni podjazd, taki znaczny. Ale tylko kilometr o średnim nachyleniu 9-10 za 10 km, więc zdążymy odpocząć. O, a tam widzimy w tle nawet śnieg w górach. I ostatni, największy podjazd, 1 km ze średnią, 9-10, tak jak mówiłem. Największy? Najkrótszy, ale stromy. Po lekkim szuterku. Faktycznie mówisz, że MTB. A kto to tu idzie? Nieważne kto, ważne z czym. Proszę, to dla ciebie. Nie mam jak wziąć. Strudel. Czekaj. Takie dobra, mamy co tu masz dobrego? Oreo Strudel i Oreo i Ferrero Rocher. Strudel. Teraz będę już cały mokry. No, zjedliśmy lody, więc teraz można chwilę opowiedzieć o rowerach. Założyliśmy wczoraj oponki. W ogóle nie wspomniałem, ale to są Veloflexy Corsa Evo. Zastanawiałem się między Evo a Race. Cena jest praktycznie taka sama. Race niby mają być troszkę szybsze, ale nie wytrzymałe, więc myślę, że te będą ok. Szczerze? Całkiem fajnie się prezentuje na tym rowerze. No i Owika. Owika to jest Supacas Prismatic. Powiem szczerze, że przerąbane ją założyć, bo jest mega plastikowa i gruba. O wiele gorzej niż Supacas Sticky Cash, którą miałem wcześniej. No ale nic, Gosi się podoba. Rower bezpieczny, w dzień ładnie się świeci, więc będzie widoczna na drodze.
Podoba ci się twój sprzęcior? Bardzo. No, nagadała się. No, a tutaj mojego mamy okazję w końcu zobaczyć w słońcu. Ten lakier, o którym wspominałem, tylko strasznie zakurzony jest po trasie. Ale właśnie widać fajnie, jak się mieni, chociaż jakby był czystszy. To czystszy, bardziej czysty, to byłoby lepiej. No, ale spoko. No, ogólnie zrobiliśmy dwie pętle dystansu fan, złotej wstęgi Kaczawy. Szczerze, kuźwa, niezły hardcore. Więc za tydzień. Ja się nie spodziewałam, że tak będzie aż tak. Mi się czasem wydawało, że ja nie podjadę pod te ścianki. No ale podjechać to dobrze, bo no. Komów chyba złapała Gosia dzisiaj, nie wiem, z 4-5, cała masa pucharków. Więc kurde, dobrze się zapowiada przyszły tydzień, żeby pogoda dopisała. Bo znowu zapowiadają ulewy, ale miejmy nadzieję, że to przejdzie bokiem. Déjà vu. Tak jak tydzień temu. No. Dobra, zjedliśmy lody, troszkę się posililiśmy. Zaraz jakaś kawa po drodze i zbieramy się do Wrocławia. Mieliśmy iść na obiad do restauracji, ale troszkę nam się przeciągnęło, więc chyba jakiś grab to go po drodze wpadnie. No dobra, no to nic, jeszcze pewnie się później zobaczymy, a jak nie, to widzimy się za tydzień po wyścigu Złotej Wstęgi Kaczawy. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie. Tak. Jak się wam materiał podobał, oczywiście, to dajcie suba. Łapki w górę też mile widziane i w ogóle takie tam. No. No. To cześć. Cześć.